let you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. And I'm your willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. Akcja, to się kameruje, Vera w obiektywie, tak jakby. Ty chyba też. Ja chyba też. Ale dobra, zacznijmy to jak trzeba. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Niezmiennie ten sam skład, Weronika Załoga. Oraz Marlena Załoga. My znajdujemy się na wystawie w Szepietowie po raz pierwszy. Tak. Na wystawie zwierząt oraz maszyn rolniczych. Wszystko się zgadza. Chyba tak. Chyba tak. I gościmy dzisiaj na stoisku firmy Euromilk. Także niebieskie maszyny rzucają się w oczy. Pasujemy. My dzisiaj też outfit niebieski. Niebiesko-biały. Niebiesko-biały. Mój trochę mieszany, ale dobra, dzisiaj nie o tym. Także dzisiaj pokażemy Wam zarówno stoisko, jak i nie maszyny. Targi, tylko wystawę. Postaram się właśnie Wam zobrazować i przede wszystkim zaprezentować tutaj stoisko firmy Euromilk. Stoisko w sumie jedno z takich największych, 1000 metrów kwadratowych, 14 maszyn i w tym 5 premier. Także te premiery również Wam zaprezentujemy. A tymczasem moje siostry. Prezentacja. Prezentacja mojej siostry. Wera dzisiaj będzie nagrywała, żeby było ładnie, profesjonalnie na stoisku. Także za mną między innymi jedna z premier. Mamy tutaj przebudowę w przyczepie. Proszę bardzo, z tyłu. Kolejną premierą jest adapter do rozrzutnika. Też kiedyś miałyśmy u siebie rozrzutnik, także... Ale to było dawno i nieprawda, teraz technologia tak poszła do przodu, że tamten nasz rozrzutnik... Ale o czym ja w ogóle mówię? No, także mamy kolejną premierę. Z tyłu za mną, już jak się nie mylę, trzecia, do tylu liczyć umiem. Jest to wóz asenizacyjny. Tam na przebitkach na pewno Wam go zobrazujemy. Później może nawet coś tam więcej się dowiecie z tego materiału. Teleportujemy się, ale nadal jesteśmy na danym stoisku, więc teraz może coś w kwestii informacji o firmie Euromilk. Może nie wiecie, ale jest to firma przede wszystkim polska, rodzinna, z tradycjami. Na rynku już od tego roku 80, tak około. I wtedy jeszcze funkcjonowała jako firma Gama. Od 15 lat jako firma Euromilk. Także tak jak widać. Chłopaki mówią, że się załapą. Coś w tym jest. W kwestii sprzedaży, no to oczywiście nie tylko lokalnie, ale już międzynarodowo. Sprzedaż odbywa się już w 30 krajach. W Polsce jest to sprzedaż tak naprawdę bezpośrednia, czyli od producenta do rolnika.
Sprzedaż odbywa się już aż na 3 kontynentach, także mowa tutaj o Ameryce Północnej, Australii oraz Europie. Firma ma swoją lokalizację w północno-wschodniej części Polski, czyli w krainie, która opływa mlekiem, ponieważ Podlasie słynie z hodowli oraz mleka. W kwestii produkcji maszyn, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jako jedyna w Polsce produkuje roboty i taki robot został nagrodzony dzisiaj na wystawie w Szepietowie. Drodzy Państwo, mam zaszczyt oraz wielką przyjemność, nie no, żartuję, zaprezentować Wam jeszcze dwie ostatnie premiery, a mowa tutaj oczywiście o łyżko krokodylu, który nazywa się Alligator i wycinak do kiszonki Szarek. Kontrola jakości nagrywania, chyba się kameruje, a jak mam nie, nadzieję. A jak nie, to będzie szkoda. Także wiecie, zbliżamy się do zakończenia naszego odcinka. Mam nadzieję, że Marlenka ciągle mówiła prawdę. Ja zawsze mówię prawdę. Nie no, żartuję. Szkoda. Zweryfikujemy to. Szkoda tego ładnego obrazka. Także mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie. Lajkujcie. Klikajcie dzwoneczek. Żeby być z nami na bieżąco, a my widzimy się już w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć! Pa, pa.